Hej, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Ja jestem Shio, to jest kolejny odcinek Drżących Wysp. No dobra, to zabieramy się do dalszej części wyprawy. Postanowiłem zrobić sobie może z... Nie, myślę, że jeden powinien nam wystarczyć. Jeden kilof żelazny. To sobie odłożymy. Dlatego, że przyda nam się do wykopywania jakichś tam bardziej takich wymagających surowców. A poza tym zrobimy sobie jakiś pancerz. Jak się robi pancerz? Chyba tak. Albo... Tak. No dobra, nie pamiętam jak się robi pancerz, także zrobimy sobie spodnie. Okej. Spodnie i jeszcze buty. Starczy nam na buty. Dobra. Mamy jakieś ubrania. Założymy je. O, całkiem fajnie wyglądają, szczerze powiedziawszy. Znaczy, no nie ma szału, ale generalnie... Nie ma też tragedii. Troszkę nam zbroi to dało. Co prawda nie za dużo, ale... Nie będziemy w związku z tym płakać. No i czas ruszać w dalszą podróż. To ja może sobie przerobię to wszystko na deski. Te skóry też lepiej zostawić. No, żarcie mamy. Węgiel mamy. Chociaż węgla też nie tak dużo. Z połowę weźmiemy. No widzicie, całkiem sporo tego węgla już zebraliśmy. 4 staki. To nie zmienia faktu, że dalej będziemy go zbierać. No dobra, udamy się do tego wejścia, które odkryłem całkiem niedawno. Czyli tamtego, który jest na tamtym, w tamtej części mapy. Zrobiłem sobie drugi miecz, drugi kilof kamienny. Postaramy się większość rzeczy kopać właśnie kamiennym, a tylko te wymagające właśnie żelaznym. Także myślę, że będzie całkiem przyjemnie. Okej, dobra. Gdzież tu było to wejście? Jakoś tutaj przy wodzie chyba to było. Chyba, że mi się wydaje, albo... No zaraz znajdziemy pewnie, jak pobiegamy. Tutaj jest jeszcze nie to. Albo może troszkę tam dalej. Być może, nie wiem. O! I to jest chyba tutaj? Nie, nie tutaj. No ale skoro już tutaj jesteśmy, to przydałoby się pozbyć tego węgla. Coś tu jeszcze jest? Tutaj jest jakieś zejście do jaskiń. Ale tu siedzi Creeper, który chyba nie za bardzo jest związany z jaskinią, do której idziemy. No ale już... Skoro tu jesteśmy, to czemu miałbym go nie zabić? Okej. Okay. O, tu mamy jakąś kolejną jaskinię. No to skoro już tu jesteśmy, to nie ma co. Wejdziemy tam. To w sumie i tak czy siak bez różnicy. Pewnie to się także łączy z tym kompleksem, do którego chcemy dotrzeć. I jeszcze oświetlimy tutaj troszkę. Żeby przy wychodzeniu po prostu nas nic nie zaskoczyło. Dobra, fajnie. Teoretycznie to powinienem stawiać na ścianach, no ale jakoś tak wyszło, że nie postawiłem. Dobra. Tutaj sobie także jakieś schodki zrobimy. Tak, żeby dało się tutaj jakoś sensownie zgramolić. O, proszę, tam jakaś dziura całkiem spora. A tutaj za wodospadzikiem mamy węgiel i kolejne jaskinie. I myślę, że bezpieczniej będzie... A nie, tutaj jednak nie. Chociaż nie, ona się ciągnie w dół. Ale tam jest oświetlone. Także, no jak mówiłem, to się łączy z... Z naszym kompleksem. Bo skoro jest tam oświetlone, to pewnie już tam byliśmy. Chyba, że jest tam kopalnia. A to tak, żeby mnie oczywiście ucieszyło. Dobra, tutaj też sobie postawimy jakąś pochodnię. No i powoli schodzimy. O, proszę. Nie, to nie jest oświetlone. To jest po prostu lawa. I tutaj także widzę żelazo, które sobie zbierzemy. Jeśli się uda. Tak, zobaczę, czy tutaj... Nie, tutaj niestety nie mogę. Ale jakoś się wkopiemy w tą ścianę, zrobimy sobie takie prowizoryczne schodki, czy coś w tym stylu. O, tutaj. Jeden, dwa. Całkiem sporo tego żelaza w tym kompleksie, to muszę przyznać. O, proszę. Bo tu jeszcze większe źródło. Tylko sobie tutaj coś rozświetlę, żeby nic tu nie przylazło. O. Tu jest koniec jaskini, tak jak przeczuwałem. Dobra, oj. Musimy sobie wykopać troszkę wyjście. No i dobra, no i idziemy na górę. A wybaczcie, ktoś mi tu spamuje na Steamie. Okej, pokopiemy sobie tutaj. Dajcie mi sekundkę, ja go uciszę. Dobra, jestem z powrotem, wybaczcie.
Coś mi dzisiaj też gardło szwankuje. Zresztą zawsze mi gardło szwankuje, także już pewnie się przyzwyczailiście. Tutaj sobie coś też rozświetlimy. Dobra, żelazo mamy. I tu jest kolejna... O, proszę, kostek tam na dole. No dobra, to spróbujemy tam sobie jakieś schodki zrobić. Co prawda tutaj... Ajajaj, tam jeszcze jest jedno wejście. To ja spróbuję tam także przejść. O, proszę. Oj, creeper. No nie wybuchaj, co ty? Dobra, nie wybuchł na szczęście. Oj, drugi! Aj, kurczę, zaskoczył mnie. Dobra, zdążyłem go zabić, zanim wybuchł. Całkiem sporo tych creeperów. Co prawda mob spawnery właśnie creeperów nie istnieją. Ale mógłbym się pokusić o stwierdzenie, że tutaj takowy był, gdyby to było możliwe. Dobra, zebrane. I jeszcze tutaj mamy jakieś skupisko takich kawałków żelaza. Może kolejnego staka zbierzemy, to by było całkiem przyjemne. No widzicie, żelazo teraz będę musiał zbierać. Już z tym węglem sobie daruję, mamy całkiem sporo. Tylko po to będę zbierał węgiel, żeby tam ewentualnie sobie porobić jakieś pochodnie. No i dobra, czy my możemy tutaj kopać? Coś możemy. Dobra, jeszcze pozbędziemy się tego tutaj, żeby nam na łeb nie spadło. Dobra. Tutaj. O, tutaj. I tutaj już chyba spadniemy, nie? Jak wykopiemy, to lepiej się wkopać troszkę w bok. Nie ograniczając sobie widoczności, oczywiście. Głupio było teraz wpaść w lawę, no już mamy dość sporo rzeczy, także nie wypada nawet. O, proszę, ja tam widzę kolejne żelazo. Plus tego jest taki, że od razu zgramolimy się na dół i nie będzie trzeba schodzić już na niższe poziomy, żeby zdobyć jakieś tam konkretne materiały. Czyli tutaj można skopać. O, w ten sposób sobie zrobimy. Aj, niestety nie można. Ale wezmę jakiś... jakiś tutaj klocek i postawię. O! No i mamy jakieś takie prowizoryczne schodki i ta lawa się tam ciągnie, widzę na dół jeszcze. To może ja sobie jakoś tak postawię tutaj. Aj! Kostek! Daj spokój. Musiał mi się oczywiście miecz jeszcze wykończyć tutaj. Dobra. Tutaj rozświetlone, ale rozległa jaskinia. A tam na dole widzę wodę. Jeszcze jedna sprawa. Musimy zbierać lapis lazuri. Dlatego, że przyda nam się... Oj, smutny creeper. Smutny i szkielecik oczywiście, który nie jest już taki smutny. No chodź tu, chodź tu. Co tak się krępujesz? Nie lubię ich, bo one teraz się ukryją i będą mnie nawalały z dołu, a ja ich nie będę mógł znaleźć. O, widzicie? Jaki cwany. Dobra, kostek nie żyje. Tu gdzieś jeszcze był... Oj, 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 oj. Pajączek. Oko mamy. Jeszcze nasz smutny przyjaciel, który także nie żyje. No, czyli trzeba już oświetlić tą resztę. Tam widzę, też coś skacze. Jakiś kolejny ogór. Ale zanim tym ogórem się zajmiemy, to rozświetlimy tutaj troszkę. Bo tutaj jest po prostu ogrom miejsca. No, być może coś tu kiedyś zrobimy. Jakiś taki... mały, ja wiem, kompleksik. Ajajaj. Skończyły mi się właśnie pochodnie. Ostatnią teraz będę stawiał. Coś tutaj jest? Na szczęście nie, to sobie szybko zrobimy. Ajajaj, crafting table nie wziąłem. Z chaty. Ale zawsze możemy zrobić. Patyki sobie przerobimy. Chociaż wiecie co? Więcej ich zrobimy. I to wszystko na pochodnie. Będziemy mieli jednego staka chyba. No, dokładnie. I rozświetlamy. Póki mogę. O, tutaj, tutaj. No i fajnie. I tutaj już nie ma żadnych dalszych jaskiń. Węgiel sobie oczywiście oszczędzimy. Tutaj jeszcze postawię pochodnie, bo dość ciemno tutaj. No i tam już są te elementy, które już oświetliliśmy. Tylko tutaj gdzieś na krawędziach jeszcze. O! I tutaj jeszcze jest kolejny
Kolejne rozgałęzienie. Nie wiem, jak my wrócimy, to będzie ciężka sprawa, ale myślę, że jakoś się uda. No i dobra. Rozświetlone mamy, już tak prowizorycznie. Czas na zdobycie niektórych materiałów, które tutaj są rozsiane. Tylko jeszcze tego crafting table sobie zbiorę. I to, co tam wcześniej widziałem. Jakieś żelazo na pewno było. O, tutaj. Jeszcze tutaj. Widzę jakieś miejsce takie niepewne. O, kolejna jaskinia. Co prawda ślepy zaułek, ale zawsze coś. I jeszcze tutaj. Okej. No i jak mówiłem, żelazo zawsze musi w takich jaskiniach być, także nie zabrakło go i tutaj. Dobra, jest jeszcze jedna sprawa, o której powinienem wspomnieć. Od pewnego czasu w mojej właśnie serii Drżące Wyspy pojawia się, znaczy to w sumie jest od samego początku, pojawia się logo, które jest oczywiście w intrze zawsze, które nagrywam na końcu, ale to jest akurat nieistotne. Rzecz w tym, że chciałbym też polecić wam, może niekoniecznie polecić, ale po prostu powiedzieć wam, poinformować i podziękować zarazem tej osobie, która zrobiła to logo. Jakby to teraz powiedzieć. Teraz logo jego działalności całej będzie się pojawiać wam na ekranie. Także będziecie sobie mogli. Tam bodajże też dołączę jakiś link do portfolio, o ile ma kolega. Także sami zobaczcie, jeśli będziecie mieli chęci. Druga sprawa to tło. Wszystkie moje tła od pewnego czasu są robione przez Mr. Magica, o którym piszę czasami w komentarzach, kiedy pytacie właśnie o moje tło. W każdym razie odnośnik do jego kanału macie także na moim profilu. Może nie pojawi się w filmiku konkretnie, dlatego że łatwiejszy dostęp będzie już na samym kanale. Także na głównej stronie mojego kanału na pewno będzie odnośnik w kanałach polecanych, także możecie sobie... Także. Możecie sobie po prostu zajrzeć. I zobaczyć. Dobra. Tutaj, żeby nam coś na łeb nie spadło, bo tak słyszę, że coś harczy. I skąd on harczy? Tam z dołu, dobra. To niech sobie na razie harczy. A my tam rozświetlimy. Pozwólcie, że sobie tak wywinduje się tutaj troszkę. Bo muszę zobaczyć, czy tam nic nie ukatrupi nas. O, proszę, woda. I słyszę szkieleta. Szkielecika. Tutaj na szczęście go nie ma. Ale gdzieś tu wylezie zaraz pewnie. Tutaj go nie ma. Oj. Nie lubię podłazić pod górę, ale to już pewnie mówiłem. O. I tu woda z zombiaczkiem. No chodź, przyjacielu. Ja cię raz kilofem palnę. Ojej. A tam widzę szkieleta. Ale zaraz się nim zajmiemy, tylko zobaczę, jak tu wygląda sytuacja. Okej. Przejdziemy sobie tutaj. Okej. Au! Teraz tego muszę zaciukać. Dobra. Troszkę sobie doświadczenia nabijemy na tych potworach tutaj, z tego co widzę. Jeszcze tutaj rozświetlimy. To jest jakieś zejście niżej. Swoją drogą, na którym poziomie jesteśmy? Na 31, czyli jeszcze żadne diamenty ani nic takiego się nie będzie pojawiać niestety. Także jeszcze będziemy musieli troszkę zejść niżej. Bo przydałoby się z tej wyprawy coś takiego wynieść. Dobrze. I okej. No to tutaj zbierzemy sobie to żelazo, które się nam pojawiło. Dzisiaj widzę, że te nasze... jakby to ująć... Ta nasza wyprawa nie jest zbyt ciekawa, szczerze mówiąc. Przynajmniej ja tego tak nie odczuwam. Żadnej adrenaliny w ogóle nie ma. Ale może coś się zaraz pojawi. Tutaj jakieś żelazo. O, tutaj na górze jeszcze jakiś korytarz, który także przydałoby się zadekować ewentualnie, jeśli nic tu nie będzie. No nic niestety tutaj nie ma. Także wrócimy się i poszukamy jakiegoś zejścia na niższy poziom. O, proszę, tutaj jest. O, i nawet jakieś żelazo się znalazło. I tam dalej także widzę jakiś klocek. Dobra. No i jesteśmy. I teraz tylko przegramuję się przez tą lawę. Myślę, że ja ją po prostu zakopię. Nie ma co igrać z lawą. O, jeszcze tutaj postawię coś. No, znikaj, znikaj. Nie mamy wieków. Dobra.
Sprawa załatwiona. Teraz trzeba to rozświetlić jakoś porządnie. O, a ja tam widzę już redstone'a, który także nam się pewnie przyda. A co to tam jest? Jakiś zamglony teren, zaraz tam będziemy musieli zajrzeć. Dobra, żelazo jest. Jak tam z żelazem swoją drogą? 45 sztuk, bardzo ładnie. No to rozświetlamy. Tutaj kolejna lawa. Nie, może tutaj jednak sobie raczej nie postawimy pochodni. Pochodnie lepiej stawiać na czymś trwałym. Na czymś, czego na pewno nie będziemy rozkopywać. Z drugiej strony, dobra. Oj, słyszę już jakiegoś potworka. O! Tutaj coś łazi, ale to wszystko spada tam na dół, także na razie niech sobie spada. A ja być może coś tutaj rozświetlę. Tam coś widzę. Biega i to jest zombiak konkretnie. Który tak de facto nie stanowi dla mnie żadnego zagrożenia. No i jest i lapis lazuli. Tutaj mamy niebieski klocek. O, ale sztuk, proszę. To mi się podoba. Myślałem, że ta woda nas zaprowadzi do wyjścia, ale widzę, że nie za bardzo. Oj, oj, oj! Dobra. Nie zauważyłem. Z góry gdzieś musiał zejść. Dobra, tutaj już byłem. Aha, to jest to miejsce, z którego przyszliśmy. No dobra. Ja tutaj jeszcze może postawię pochodnie. Tutaj nie. O, z tej strony jeszcze, żeby nic się tutaj nie pojawiło. O, proszę, kolejny lapis lazuli. Ale fajnie tu wygląda lapis lazuli. Jak takie kubki proszku. Bo w podstawowej wersji tak średnio, szczerze mówiąc, wyglądają. Bo nie wiadomo, co to jest. Czy to jest jakiś kamień, czy co. Mnie czasami przypominały, szczerze mówiąc, niebieskie mydło, także... Ale dobra, nieważne. Zbieramy sobie żelazo. Dobra, to już mamy zebrane. Tam był redstone. To zaraz się po niego cofniemy. Jeszcze tutaj tylko to żelazo by się przydało wyjąć. I to tutaj. No proszę, więcej. Dobra. Słyszę tutaj szkieleta. Zaraz będziemy go musieli zaciukać. To jest pewnie ten, który tutaj stoi. No oczywiście, że tak. Być może po girach uda się. Au, 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 au. To nie było miłe. A tak poza tym... To mamy już niewiele... Niewiele życia, także przydałoby się to zregenerować. Mhm, dobra. No i zaraz zobaczymy, jak to wygra tą walkę, przyjacielu. Dobra. Au! O, shit. Tu pewnie będzie nieprzyjemnie, ostrzegam. Dlatego trzeba będzie się rozejrzeć tutaj porządnie. No jesteśmy w lekkiej dupie, szczerze mówiąc. Lepiej się gdzieś schować. Przy jakiejś lawie stanąć czy coś. Chociaż z drugiej strony to też niebezpiecznie dla nas. Dobra, nieważne. Żadnych już nie mamy... Czy tutaj jest jakaś woda? Au! Ajajaj. Cholera. Wiecie co? Mamy pewien kłopot, ale zaraz sobie zrobię... Jakieś patyki, z których pochodnie z kolei wyczynię jakieś. Pochodnie oczywiście wpadną sobie tutaj i zaczniemy to rozświetlać, bo gdyby się pojawiło tego gówna więcej tutaj. Aj! Ajajaj, wpadł do lawy. Fajnie, no to mamy go z głowy. Tam na górze pewnie coś będzie nas zaraz mordować. Wiecie co, wykopiemy sobie troszkę tego redstone'a, gdzieś mamy nasz kill off. O, idzie jeszcze przyjaciel jeden. No to co? Do lawy? No ba, pewnie, że tak. Okej. Teraz redstone się bardzo szybko kopie i to jest przyjemne. Nie trzeba 3 godziny stać i czekać, aż on się wreszcie wykopie. Cholera. No niestety wpadną do lawy. Dobra, tutaj sobie zrobimy jakiś most. Ajajajajaj. Zamienimy sobie za łopatę, bo z niej prawie nie korzystam. Dobra. No i fajnie, tam widzę kolejnego redstone'a, a tutaj z kolei jest jeszcze żelazo. Trzeba będzie tutaj uważać, bo igram z ogniem. Znowu zresztą. O, ale tam lawa ładnie płynie. Fajne są animacje na tym texture packu, no bo to jest texture pack HD, także... Tutaj wszystko musi ładnie wyglądać po prostu.
Okej. Jeszcze tutaj. I tutaj, fajnie. No i teraz tylko rozkopać to wszystko. Trochę surowców mamy. Nie wiem, czy będziemy robili jeszcze jedną wyprawę. Być może, być może. Chociaż... To już oczywiście w następnym odcinku. Okej, tutaj mamy jeszcze złoto, widzę. O, tutaj akurat złoto nie robi zbyt fajnego wrażenia, szczerze mówiąc, w tej części, a czy w tym, na tym tak szypaku. Dobra, tu słyszałem jakiegoś stwora. Oj, oj, oj. Aż ty, kurczę, gnojku. Trzeba go szybko rozwalić. Żyje czy nie? Żyje jeszcze. No i już nie żyje. Jeszcze tam się na dół zgramolimy. Okej. No i dobra. Tu widzę... Oj, Jezus, co tutaj się dzieje? Jakiś kolejny wielki korytarz. No, a na górze creeper. Który sobie wybuchł. Robiąc nam w sumie całkiem sporo miejsca tutaj. Dobra. Oj, kolejny creeper. Ajajaj. Dobra. Tutaj sobie zastawimy pochodnie. Jedną. Rozgrzebiemy to żelazo. Tutaj i tutaj. Fajnie. Kolejne sztuki. Ile tam teraz tego mamy? Już staka mamy i troszkę. Ale tu jeszcze widzę złoto, które także wypadałoby wykopać. Ale najpierw rozświetlimy tutaj troszkę. Kończy nam się drewno, także zaraz będziemy musieli się stąd wygramolić. Co nie zmienia faktu, że także docieramy do końca odcinka. Zostały dosłownie ostatnie minuty. O ja. Jeszcze tutaj rozstawimy. I tu na końcu. Dobra. Już następne narzędzia nam nie starczy materiałów, także niestety będzie trzeba się wycofać. A w przerwie między odcinkami pozbieram troszkę węgla. Tych rzeczy, które oczywiście nie pozbierałem. Nie wiem, czy zdążymy się wygramolić stąd. Będę się starał, ale nie wiem, jak to wyjdzie. No proszę, złoto. Na tory się przyda oczywiście. Oj, słyszałem Edka. A jeśli słyszałem Edka, to nie jest dobrze. No i jest Jedek. Stoi tam dziad. Jeszcze mnie nie widział, dobrze. Koniec, Edek. Ale mocna pierdoła, trzeba przyznać. Jezus, kolejny Edek, co się dzieje? Czemu tyle Edków? Ciągle słyszę Edki. No ewidentnie słyszę Edka. Ajajaj. Dobra. Tu gdzieś chyba na górze jest Edek. Zaraz sprawdzę to. Aha, stamtąd, faktycznie. Tu, o, tutaj jeszcze jest dziura, Boże święty. Jeszcze tego stąd zbierzemy redstone'a. Bo raczej go tak nie zostawimy tutaj. Okej. I tutaj. Fajnie, jeszcze to żelazo. I tam na górze jeszcze widzę jedno żelazo. I spróbujemy się tam dostać wyżej, żeby wyciągnąć te... znaczy, żeby oświetlić tam te miejsca i nie pojawiały nam się tam etki. Dobra. Teraz tutaj. No i dobra. I teraz tylko się przebijemy przez tą ścianę. I chyba na górkę będzie trzeba tutaj wejść jakoś. Albo i nie, tutaj po prostu. Czy tu będzie ten Edek, którego słyszałem? Miejmy nadzieję, że nie. Być może już zniknął. Jest pająk za to. Czy to jest nasz ostatni miecz? Mam nadzieję, że nie. Bo byłoby niefajnie. Chyba jednak ostatni. Dobra, trzeba się stąd ewidentnie już powoli wygramalać. Dobra. Tutaj pójdę na górę. Może się uda jakoś wygramolić. Tu jest lawa, która zrobiła tutaj troszkę cobblestone'a. Jak my przejdziemy przez to? Będę musiał sobie zrobić jakiś most taki do góry. Centralnie do góry, bo tam chyba jest wyjście. Woda często prowadzi do wyjścia. Być może i także
tym wypadku tak będzie. Spróbuję się podciągnąć. Co prawda niebezpiecznie jest z tą lawą tutaj i na górze pewnie czekają mnie potwory. Ale... A nóż się uda. Dobra, teraz tutaj. No niestety. Nie wyprowadziło nas to na jakieś szczególne salony. Ale z kolei tutaj mamy jak podejść pod górę. Czyli jakiś plus i jest tego wszystkiego. Dobra, wyszliśmy na jakieś wyższe piętro. Tutaj jest zejście. Może z tej strony będzie jakieś wejście. To będę musiał sobie zrobić most, bo tutaj niestety rozkopałem trochę. Nie pamiętam tego miejsca. I tutaj też jest zejście, czyli pewnie poszedłem w złą stronę. No, będę tu jeszcze... Ha, okej, tutaj oświetlałem. Czyli jednak musimy iść w drugą stronę, bądź w górę. Nie wiem, czy tam na górze czasem nie ma jakiegoś przejścia. Tutaj nie za bardzo. Tutaj jest przejście i jest coś tutaj, o. Być może udałoby mi się jakoś dostać. Okej, udało się. O, i tu jest woda. Tak, to jest wyjście. Dotarliśmy do wyjścia, bardzo fajnie. W każdym razie dojdziemy jeszcze do budynku. Au, 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 to bolało. I kill off przede wszystkim, bo tutaj będzie pełno stworów. Widzę, że przez całą noc tam siedzieliśmy, albo nawet dwie. Nadchodzi już kolejna. No to biegniemy do domku. Nie ma co. Nie straciliśmy nic z pancerza, albo to po prostu tak źle pokazuje. I trzeba będzie po prostu znaleźć tą jaskinię, z której wyszliśmy, bo to chyba nie była ta sama jaskinia. Przynajmniej nie wyglądała mi na taką. Ale to już chyba w trzecim odcinku. Zagłosujcie może w komentarzach, czy chcecie kolejną wyprawę do jaskiń, czy nie. Jeśli nie, to ja sobie to zrobię w... No, w po prostu poza odcinkiem. A jeśli tak, to oczywiście zrobimy tą wyprawę. Co będziemy robić, jeśli nie wyprawiać się do jaskiń? Prawdopodobnie coś zacznę wreszcie budować. Nie wiem dokładnie jeszcze, co to będzie. Zastanowię się, szczerze mówiąc. No ale pomyślimy jeszcze. Pożyjemy, zobaczymy w każdym razie. Myślę, że będziemy też się zajmować tą farmą zwierząt tutaj. Przydałyby się jeszcze kurczaki, ale nie będziemy tam już ściągać tych zwierząt. Ja to zrobię poza odcinkiem. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tymczasem trzymajcie się i na razie.